I to jest po raz pierwszy to powiem gdziekolwiek. Otóż, między nimi jest głęboka strukturalna sprawa napięć, kto na czym korzysta. Rozwój technologiczny, gospodarczy, powiązania kapitałowe, dolaryzacja gospodarki światowej, przepływy ropa, i tak dalej, groźby, blokad, embarg. Finansowych blokad, braku dostępu do rynku światowego, bo dolar kontroluje, bo Amerykanie, być może nawet blokady morskiej. Oni sobie nie ufają. W związku z tym, jak zasypiają, to każdemu przelatują wszystkie scenariusze. Wyobraźmy sobie w związku z tym sytuację być może bardziej Państwu znaną z osobistego życia. Mamy burzliwy związek, jest on i ona. Tak? Jest on i ona. Kochają się. To, to, kto nie był w takiej sytuacji? Kochają się. On chce dobrze i ona chce dobrze. Ale wszystko zasadza się na tym, że ona i on się wzajemnie zastanawiają, jak jest postrzegana w tej relacji i każdy ma swój pogląd na ten temat, jak ta relacja powinna wyglądać. No, ludzie potocznie nazywają to docieraniem się silnych charakterów, prawda, i tak dalej. Non-stop dopóki się nie dotrą, a przypominam, między państwami nie ma miłości i między państwami nie ma wartości, tylko są interesy, więc ludziom się łatwiej to robi. Ale jest ograniczone zaufanie. Czy po pierwsze, nie do końca możemy być dogadani tak naprawdę, jak strukturalnie nasz związek ma wyglądać? Kto decyduje, jak spędzamy czas, kiedy, co i w ogóle? Kto ma inicjatywę i, pole, i manewr, inicjatywę manewru? To również kto jest z kim dla związku, jest postrzegany, czy jest szanowany wystarczająco i realizuje się we wszystkich swoich potrzebach. Jest to absolutnie standardowa procedura. Możecie nie kiwać głowami, ja to po prostu wiem. Tak? Mało tego, Aristoteles mówił, że zasadniczo ludzie udają, że chcą partnerskich stosunków, ale lubią mieć przewagę lekką w tej relacji. No to wyobraźcie sobie, jak jest między wielkimi mocarstwami. W związku z tym jest strukturalnie grają na boisku, gdzie jest kłótnia o technologię przyszłości, o handel, o uzależnienia. Wszystko jest zaletą i jednocześnie może być asymetryczną stratą. Zależność od Arabii Saudyjskiej jest fajna, bo kupujemy może tanio, ale generalnie jest to lewar, bo jak zablokują malakę, to nie mamy. Korzystanie z zasobów rosyjskich jest fajne, ale co by było, jakby Rosja się obróciła, jest niefajne. Wszystko jest plusem i minusem jednocześnie w totalnej codziennej grze między Stanami a USA. Od półprzewodników po no wszystko, prawda? Od propagandy, półprzewodników, percepcji siły, kto buduje jakie lotniskowce. Wszystko. To tak jak właśnie poznam kogoś trzeciego, ktoś jest fajny, ktoś zmieni robotę w związku, wszystko jest w ruchu i się niepokoimy, tak? I chodzi o to. Że w takich czasach nawet obie strony, chińska i amerykańska i wchodzimy w rok 24, zwróćcie uwagę, ciągle się spotykają, bo oni, bo wszyscy szukają równowagi i stabilizacji, nawet wiedząc, że rywalizują, nie chcą otwartej wojny. Czując, że mają strukturalne napięcie, chcą jakichś czerwonych linii, procedur de konfliktu, kontrolować eskalację, żeby ona nie wymknęła się. Tak samo jak między kochankami. Tak? Zazwyczaj tak jest między kochankami też. Wszyscy mają dobre chęci, a to wybuch. I chodzi o to, że czasami pojawia się zdarzenie, które już trudną strukturalnie sprawę potrafi wywrócić postrzeganie siły obu stron, percepcji intencji, i nie wierzymy już tym intencjom drugiej strony, poprzez to jak się zachowała strasznie. Jest wywrotka. Wojna wybucha, rozpad związku, wywrotka itd. Mamy rok, dwa... Drodzy Państwo, przy już tak trudnej sytuacji, gdy Amerykanie próbują zrobić rollback, czyli odebrać Chinom możliwości 5G, półprzewodników, technologii przyszłości, wykorzystując swoją dominację na Oceanie Światowym, tym właśnie Oceanie Światowym, który widzimy za oknem, jeszcze są dwa czynniki, które mogą zdestabilizować rok 2024. Wybory na Tajwanie. W tej chwili Amerykanie robią tak zwany brinkmanship. Mają dominację morską, mają dominację finansową nad światem, potrafią lepiej przekonać opinię publiczną świata, a na pewno świata zachodu, że Chińczycy są źli, a Amerykanie są dobrzy. W związku z tym ciągle ich sprawdzają granice Chińczyków. Jak nie sankcje, to tu przepłyną. Oczywiście, mogę powiedzieć tak, jest to zgodne z prawem międzynarodowym. Wiecie, że tu nie o to chodzi tak naprawdę. To chodzi o ciągle wchodzenie komuś na coś, co ktoś uważa, że wchodzi, wchodzi mi to na moje, na moje granice. I Amerykanie to ciągle robią, próbując zdestabilizować, doprowadzając do różnych rzeczy, które mają doprowadzić do jakiejś takiej kryzysu w Chinach. Szukają, oraz tak samo robili wobec Japonii przed II wojną światową, oraz skłonić opinię publiczną, świata, żeby stanęła po ich stronie. W tym kolejne państwa, na przykład państwa europejskie. Bo Chińczycy tak w sposób nieodpowiedzialny reagują na normalne przecież dotychczasowe zachowania amerykańskie. I w związku z tym Amerykanie robią brinkmanship, czyli ciągle tak tańczą na granicy dopuszczalnej. Jak nie Tajwan, jak nie widzę jakaś na Tajwanie, to tu przepłyną. Jak nie, jak nie półprzewodniki, to tutaj ciągle tańczą. Chińczycy tak, nie odpowiadają nie robią kontrsankcji, biorą na klatę. I w głowie Chińczyków może powstać przekonanie: co, oni myślą, że my jesteśmy słabi, bo jeszcze są różnice kulturowe. O. Czy oni nie czytają sygnalizacji stratki, że to jest sygnał siły na przykład, oni myślą, że to słabość i dopierają dalej, no to im odpowiemy. Zrobimy to, to Pojawia się potencjał niesamowicie eskalacji już teraz, spirali eskalacyjnej zachowań. Jak nie instalacje na Kubie, to incydent na Morzu Południowochińskim, ale to nie wszystko. Będą wybory na Tajwanie. Sondaże są, jakie są, do dyskusji. Jeżeli wygra Kuomintang. A Tajwan w tej chwili jest zależny od Chin kontynentalnych w zarabianiu pieniędzy, no właściwie gospodarce i tak dalej. I Tajwan widzi, co się dzieje z Ukrainą. Tak? I widzi, jak na przykład Elbridge Colby mówi, że pierwszą rzeczą, którą Amerykanie powinni zrobić, to zniszczyć fabrykę półprzewodników na Tajwanie, gdyby zaczęła się inwazja. To Kuomintang tradycyjnie może nie być zachwycony, że będzie w strefie zgniotu. I że logika dziejów przemawia za tym, że trzeba się zjednoczyć ponownie z Chinami kontynentalnymi i rozłożyć to na kilkadziesiąt lat. Jeżeli się rozpoczną, tak jak mówią niektórzy, proces tajnych negocjacji tajnych, oczywiście tajnych, o których się Amerykanie dowiedzą drugiego dnia tajnych negocjacji o zjednoczeniu, o pokoju na tajwańskie rozłożonym oczywiście na kilkadziesiąt lat, bo jest to nieuchronne, bo gospodarcze więzi, to Amerykanie się zdestabilizują w tej relacji. Raptem poczują, że się pojawił ten trzeci właściwie i zabierają dziewczynę. Stracą walor. Będą mieli w poczuciu, że tracą walor. W związku z tym docisną jeszcze bardziej brinkmanship. No i Chińczycy mogą oczywiście też zacząć odpowiadać. Pojawi się spirala eskalacji. Ale to nie wszystko. Jesienią 2024 roku będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli wygra kandydat, który będzie uważał, a bywało tak w historii Stanów Zjednoczonych, w tym Donald Trump był taki, że nieprzewidywalność decyzji i negocjacji jest wspaniałą historią i potrafił pojawić się prawda, w Europie powiedzieć, a na to jest właściwie już niebyłe, teraz płacicie. Albo pojechać i powiedzieć, że musicie płacić za przewóz ropy, bo od marnarka wojenna USA tego pilnuje, to może się okazać, że Chińczycy absolutnie się nie dostosują, że ta nieprzewidywalność będzie wielką pułapką, bo znów, jak w związku? No, wszystkie będziemy źle interpretować gorzej te zachowania jeszcze bardziej to doprowadzi do konfliktu i może być powtórka z Sarajewa i będziemy mieli wojnę jesienią 2024 roku Bardzo się tym od kilku dni niepokoję zwłaszcza nie ukrywam że cała ta sytuacja z Prigozinem dała mi do myślenia właśnie w tym kontekście dlatego że jest takie wydarzenie które ma potencjał zmienić absolutnie układ Zdestabilizować ten kruchy, misternie zrównoważony, siłowany, ale zrównoważony układ. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w czasie zimnej wojny, pomimo tego, że był, był kryzys kubański, berliński, nie było tylu spornych punktów między Sowietami a Amerykanami, jak jest teraz między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, które mogą zdestabilizować. Tą próbę tam. Jak nie Blinken jedzie do Chin dyskutuje, to soli mam. Jak nie tamci, to mamci. Próbują tak? Złapać jakieś kontury metody funkcjonowania. Absolutnie nie mam pojęcia, jak to zrobić, i się bardzo martwię o rok 2024, pod tym względem, bo strukturalne sprawy pomiędzy tymi państwami idą w bardzo niepokojącym kierunku. I gdy ostatnio pisząc teksty dla Strategy and Future na temat podobieństw do sytuacji z przed II wojną światową, sankcji ekonomicznych na Włochy, pomysłów sankcji na Hitlera, bo ostatecznie ich nie było, zasadniczo ich nie było, i, i na Japonię, to powiem wam, że dużo bardziej były błahe powody. Wydawało się błahe. I jakoś to przeistoczyło się w wojnę światową. Niż teraz. I było to wobec dużo słabszych państw, niż są tym państwem Chiny we współpracy z Rosją. Rosja ma surowce i ma zboże, a Chiny mają położenie kontynentalne z wyjściem na ocean. Absolutnie w wojnach światowych Niemcy nie byli w takiej pozycji. I już nie mówiąc o PKB, o innych rzeczach, o liczbach i w ogóle. Bardzo się tym niepokoję. I to jest takie nawiązanie do pierwszej książki, pisanej w 15-16 roku, gdy mówiłem, że może wybuchnąć wojna, jak ona będzie wyglądała. W sumie nie chciałbym, żebyśmy do niej sięgali w pierwszych godzinach konfliktu, żeby zaglądać, jak się może to, toczyć ten, ten konflikt. Natomiast od kilku dni wraz z, z jednym kolegą z zespołu and Future codziennie o tym rozmawiamy. Jakoś ta sprawa Prigozina, Jakość ta wizyta Blinkena i chyba coraz bardziej zbliżające się wybory i ten brak tej potencjalnej przewidywalności w tej relacji zachowań, jakiegoś takiego braku, jakiejś takiej metody bardzo mnie, bardzo mnie niepokoi oraz oczywiście coraz potężniej nastawione, nastawienie negatywne społeczeństwa amerykańskiego do współpracy z Chinami. Przy i to powtórzę, bo od tego zacząłem, przy jednoczesnym poczuciu, że Niemcy i Francuzi nie podjęli zupełnie żadnej decyzji taką w stylu Amerykanów. W związku z tym szarpie to jedność świata zachodu i powoduje, że nierozstrzygnięta jest wojna na wschodzie na Ukrainie. I że może być to tylko jej pierwsza faza. Nie wiadomo co z Rosją. Nie wiadomo co będzie, jeżeli to, to co się stało z tym Prigozinem. I jak ci Wagnerowcy się tam zagnieżą na tej Białorusi i w ogóle to takie bezchołowie, że będzie wojna wszystkich ze wszystkimi tam na tym wschodzie. To będzie przypominało lata 17, 18, 19, 20 w poprzednim wieku. I co my na to, tak? I co my na to wszystko? Co my na to wszystko?